spora ochota do gry w tym spotkaniu, Dawid. No i do tego występ okraszony zdobyciem gola. Tak, spotkanie zagraliśmy bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie założenia. Do tego dołożyłem bramkę. Jestem bardzo zadowolony z tego meczu. Naprzykrzałeś się, ile się tylko dało defensorom Odry Wodzisław. Dałeś się im mocne znaki w tym meczu. Tak, no starałem się zrobić to, co trener mi założył przed meczem i wykonać moją pracę jak najlepiej. Powiedz mi, Dawid, na ile na wzrost dyspozycji Dawida Kasprzyka wpływa fakt rosnącej konkurencji w grze na pozycji numer 9? Myślę o Marcinie Wróblu, myślę o Kasprze Kasprzaku. Na mnie to bardzo dobrze wpływa, no jak to widać, no wywalczyłem sobie grę w podstawowym składzie i jak na razie idzie wszystko po dobrej myśli. Spore przyspieszenie, jeśli chodzi o terminarz majowy, czekają Was gry ligowe, czeka Was w środę odrobienie zaległości z MKS-em Kluczbork, w nieodległej perspektywie także spotkania pucharowe. Tak, zgadza się, ale mamy do tego, żeby się przygotować 3 dni, mamy tak naprawdę 2 dni odpoczynku i mam nadzieję, że ten mecz też wygramy. Czego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie rozpocząć zdanie, licząc na to, Konrad, że je dokończysz. Chciałoby się powiedzieć nareszcie. Nareszcie wyniki nasze ostatnie są takie, jak wszyscy by chcieli w klubie. I my sami zawodnicy, 3-0, czyste konto, 3 bramki. Oby tak dalej. W tym konkretnym przypadku, po spotkaniu z Wodzisławską Odrą, chciałoby się powiedzieć nareszcie na 0 z tyłu. To prawda, no nie jest to częsta sprawa w naszej drużynie. Może też przez to, że gramy gdzieś ofensywnie, czasami przykładamy większą wagę do tego, żeby gdzieś w tym ataku robić dużo zamieszania, stwarzać sytuacje. Może się to przekłada też właśnie na nasze poczynania w obronie, że gdzieś te bramki tracimy też w tym sezonie, w tej rundzie zwłaszcza. Dużo potraciliśmy po stałych fragmentach gry, bardzo dużo, myślę, że większość tych bramek na wiosnę. Także no myślę, że fajne zaangażowanie całej drużyny jest to, bo to nie tylko linia obrony, gra i bramkarz na to, żeby to 0 z tyłu było, tylko fajne zaangażowanie całego zespołu. Jak chłopaki zaczną gdzieś z przodu fajnie atakować przeciwników, to nam z tyłu jest łatwiej. Także brońmy tak dalej jako cała drużyna, myślę, że tego 0 z tyłu będzie jeszcze więcej. No bo obok statystyk, w tym przypadku tego orzeczonego, osławionego zera, rzuca się w oczy także zdecydowanie większy niż dotąd spokój w waszej grze defensywnej. To prawda. Myślę, że mamy trochę pewności z tyłu. Młodzi chłopcy też ostatnio wskoczyli do tej linii obrony. Dają fajną jakość, naprawdę nie panikują. Także jak mówię, no oby tak dalej wyglądał cały zespół i w obronie, i w ataku. Domyślam się, że cieszą i satysfakcjonują 3 punkty zdobyte kosztem Odry. To na pewno. Łapiemy jakąś taką małą serię tych meczów. Teraz jest sporo, co 3 dni, także no, chcemy, żeby trwało jak najdłużej. Dzięki serdecznie.